Panie prokuratorze, mam pytanie, na czyje zlecenie pan tutaj przyszedł? Prokurator sobie wchodzi do konstytucyjnego organu państwa RDŚ. Na te informacje czekaliśmy latami i nareszcie możemy spokojnie powiedzieć: tak, udało się. Udało się, bo po godzinie 12 do Neo-KRS, wciąż okupowanej przez sędziów związanych z PiS i suwerenną Polską, weszła policja wraz z prokuratorem prokuratury krajowej. Nie po to, by przyglądnąć się obradom tak zwanych przebierańców, a po to, by zapukać do drzwi Radzika, Schaba i Lasoty, by zabezpieczyć dokumenty tak zwanych dyscyplinarek, a więc spraw, którymi ci nękali niezależnych i represjowanych przez siebie latami sędziów. Oprócz tego, co było oczywiste, pojawili się tam także SUV-polowcy, kładący się rejtanem, bo zdają sobie sprawę z tego, że zabezpieczone akta, również dla nich, ale też dla ich nominatów, oznaczają na pewno długie wyroki, a ponad wszelką wątpliwość rozliczenie zła i bezprawie, jakie wyrządzili sędziom systemowo nękanym przez ustrój Ziobry, PiS i suwerennej Polski. Był tam także Sebastian Kaleta, któremu znów chyba drży brew. Pytanie, czy z obawy, czy może z powodu tego, że kolejny raz grozi legalnemu prokuratorowi zemstą i konsekwencjami, gdy tylko wróci do władzy. Adam Bysiek, dzień dobry. Zapraszam na specjalne wydanie naszego programu, w którym pokażemy, co działo się od 12 aż do teraz podczas wejścia do siedziby Neo-KRS. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my zaczynamy od relacji prawicowych ścieków, które oczywiście jako pierwsze na wezwanie SUV-polowców musiały tam się pojawić, by szczuć, by sączyć swoją propagandę. Jakie są fakty? Zacznijmy od naszego fact-checkingu. Oczywiście więcej o tym piszemy dziś w magazynie czechpress.pl w jego już nowej, odświeżonej wersji, gdzie Państwa serdecznie zapraszam. Fakty są takie, że głównie Schab, bo ten był na miejscu, przebrany w koszulkę polo, próbował położyć się rejtanem przed drzwiami, tak by oczywiście nikt tych akt nie zabezpieczył. Przyjechała tam także słynna Pawelczyk-Woicka, więc koleżanka Zbigniewa Ziobro z lat studiów i nauki w szkole, która od lat okupuje fotel przewodniczącej nielegalnie wybranej Neo-KRS taśmowo-produkującej sędziów. Choć powinni wydać dokumenty, tego nie zrobili, a więc przyjechał prokurator z prokuratury krajowej z odpowiednim umocowaniem razem z policjantami po to, by wyciągnąć akta, jakie są niezbędne do prowadzenia postępowań karnych również przeciwko sędziom w cudzysłowie Radzik, Schab i Lasota, ludziom, którzy nękali sędziego Igora Tuleję i sędziego Juszczyszyna. Co działo się na miejscu? Proszę zobaczyć. Panie prokuratorze, mam pytanie, na czyje zlecenie pan tutaj przyszedł? Dlaczego pan zażądał akt tych konkretnych spraw? Odsyłam do rzecznika prasowego prokuratury krajowej. Dziękuję, do widzenia. Ale pan tutaj przyjechał, więc mam okazję pana zapytać o to. Dlaczego chodzi konkretnie o sprawy sędziów Żurka, Gąciarka? Dlaczego akurat... Rozumie pan język polski? Powiedziałam, odsyłam do rzecznika. Dziękuję, do widzenia. A jakie działania pan będzie tutaj jeszcze podejmował? Panie prokuratorze, czy pan mnie słyszy? Jest kilka takich działek. Panie prokuratorze, dlaczego pan z policją wszedł do siedziby KRS? Nie można było załatwić tego w sposób formalny? Panie prokuratorze, dlaczego akurat te konkretne sprawy zostały wzięte pod uwagę? Kto panu wydał polecenie konkretne, żeby tutaj przyjść? Panie prokuratorze? Oczywiście, jak mówiłem państwu na początku, nie mogło tam zabraknąć ludzi z SUV-polu, czyli z suwerennej niegdyś Solidarnej Polski, de facto partii odpowiedzialnej za przejęcie Ministerstwa Sprawiedliwości i zrobienie z niego siedziby mafii zorganizowanej grupy przestępczej. Ci ludzie także odpowiadali za nominowanie tych kreatur sędziowskich do Neo-KRS, ludzi, którzy wydali ponad 70 tysięcy wyroków obciążonych wadą prawną, z których ponad 100%
jest obligatoryjną przesłanką do ich zażalenia z uwagi na odebranie obywatelom prawa do uczciwego i transparentnego, niezależnego procesu. Dodajmy też, że w związku z tymi sprawami prowadzonymi przez ten organ, bo on nominuje sędziów do tego, by byli sędziami, pod czym w konsekwencji podpisuje się Andrzej Duda, Polska płaci kary zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który wydaje je dlatego, że gdzieś tysiące ludzi było poddanych sądowi nie niezależnemu, sądowi zależnemu politycznie, wadliwie powołani sędzie wydawali wyroki, stąd tak ważna jest ta sprawa, ale jest też ważna z punktu widzenia samej suwerennej Polski, wszak jest pytanie otwarte, czy ludzie nominowani, którzy zawdzięczają tej partii jakiś paralityczny sukces zawodowy, po prostu nie zaczną sypać. A co by się okazało, gdyby w tych aktach Radzika na przykład były dokumenty potwierdzające wprost regularne szykany, jakim byli poddawani normalni, uczciwi i suwerenni sędziowie, jak wybuchł Kaleta podczas konfrontacji z prokuratorem, jak go poniosło, to też warto zobaczyć. Pan rzecznik sąd odmówił wydania dokumentów. Planuje pan siłowe uzyskanie, wdzieranie się do szaf pancernych, które pozostały w dyspozycji Krajowego Sądu Rejestracyjnego? Nie pytał, co ja planuję. No, pytam, żeby ewentualnie, gdyby taka czynność została przeprowadzona, opinia publiczna znała twarz człowieka, który to zrobił. Tak, panie prokuratorze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mam nadzieję też, że Kaleta odpowie za swoje słowa. Jest to jeden z tych ludzi bezwzględnie wykonujących polecenia ziobrystów. Człowiek, który z nękania innych, represjonowania uczynił sobie chleb powszedni. Młody polityk, wcześniej wiceminister, człowiek, który był jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobro, człowiek, który myśli, że uniknie odpowiedzialności. Pamiętajmy też, że, słynnych mafiozów nie skazywano głównie za najcięższe czyny, a za to, że na przykład nie płacili podatków, jak słynny Al Capone. Dodajmy też, że Kaleta w tym nagraniu kolejny raz pokazuje swoją prawdziwą twarz, ale też łamie prawo, ponieważ sugeruje, że będzie nielegalnie rozpowszechniał wizerunek prokuratora nie po to, by informować, a po to, by dokonać politycznej zemsty, co zresztą sam przyznał. Co dalej mówił? Proszę posłuchać. Odsyłam do rzecznika. A czemu mam takie zdenerwowane? A to jak długo? Wkracza do konstytucyjnego organu państwa. Wydaje mi się, że pan powinien być pewny swoich działań pod kątem prawnym. Funkcji wyjaśniłeś opinii publicznej, która jest zaskoczona tym, że prokurator sobie wchodzi do konstytucyjnego organu państwa, jak do siebie. Że w prokuraturze wszelkie informacje udzielone prasie czy mediom. Ale pan udziela posłowi na Sejm. Nie ma to różnicy. Nie ma różnicy z tego powodu, że pan prowadzi czynności, a prowadzi interwencje według konstytucji oraz ustawy, próbuję uzyskać informację, dlaczego pan Piotr Myszkowiec, prokurator, prowadzi czynności wobec konstytucyjnego organu państwa na terenie uczelni, która cieszy się autonomią, w sprawie dotyczącej sędziów. No, ja pana odsyłam do rzecznika, powtarzam jak mantrę. No to jak długo pan tutaj będzie przebywać? Do jakiego momentu? Bez komentarza na razie. Oczywiście jest to gotowy materiał na akt oskarżenia. Mam nadzieję, że żaden normalny prokurator w nowej prokuraturze nie będzie certolił się z tego typu elementem politycznym, który jest w stanie po to, by osiągnąć jakiś zasięg, po to, by zabłysnąć na antenie gadzinówki Republika, grozić prokuratorowi, co oczywiście jest, mam nadzieję, że okaże się w końcu przed sądem ciężkim przestępstwem. Ja państwa zapraszam do komentowania. Oczywiście więcej informacji na temat tego, co dzisiaj w NeoKRS, do zobaczenia i do przeczytania w naszym nowym, już odświeżonym magazynie czechpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Tam państwa zapraszam, a już jutro więcej informacji, jak pisać z nami, jak dawać znać, co u was słychać w regionie, jak móc razem z nami tworzyć magazyn czechpress.pl, który powstał dzięki waszemu zaangażowaniu. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, zapraszam, bo to takie wydanie specjalne na godzinę 16:30 na jak zwykle i jak codzienne podsumowanie dnia i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 16:30, czyli jak zwykle o tej samej porze. Dobrego i spokojnego dnia, do zobaczenia. Punkt 16:30. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.